7:09. Twój początek dnia. Mamy sierpień i mamy sierpniową odsłonę miesięcznika W drodze, którego to redaktor naczelny, ojciec Roman Bielecki, dominikanin, jest naszym kolejnym gościem. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry. No właśnie, tak się zastanawiam, jak się tworzy wakacyjny numer miesięcznika. Pewnie tworzy się przed wakacjami. A, no właśnie, pewnie trudniej niż zwykle, bo przecież z wyprzedzeniem. Ale dwa tematy, które sobie wynotowałem po wstępnej lekturze W drodze sierpniowego właśnie. Pierwsza rzecz to kwestia bardzo ciekawych tekstów i wywiadów wokół słowa. Jak krytykować, żeby nie obrażać, piszecie na okładce. A ja zastanawiam się, czy w ogóle można dzisiaj jeszcze w tym świecie krytykować, bo z jednej strony mamy taką opowieść, że nikogo nie wolno oceniać, wszystko jest względne, niczego nie powinniśmy dotykać, bo może to kogoś urazić. Z drugiej, jak zerkam w media społecznościowe, to komentujemy absolutnie wszystko na wszystkie możliwe sposoby, także bardzo, bardzo ostre. No właśnie o tym traktuje ta część miesięcznika sierpniowego W drodze, dokładnie tak jak pan redaktor mówi, o tej pułapce, w którą myślę sami jakoś wpadliśmy, no, nikt nas chyba od tego nie jest wolny. Z jednej strony się szalenie boimy zwrócić uwagę, bo będziemy posądzeni o coś, albo że się wtrącamy w cudze życie, albo że nie znamy kontekstu, albo jak zwrócimy uwagę, no to jeszcze nam ktoś tak odpowie, że w ogóle już nigdy więcej się do nikogo nie odezwiemy. No albo właśnie to, co dzieje się w internecie, gdzie powszechnym jest zaorywanie, niszczenie, tak, hejtowanie i jeszcze potem wybijanie to na nagłówkach, że jak zaorał albo jak zniszczył. No a jednocześnie no, mamy takie głębokie przekonanie i to nam towarzyszyło przy okazji tworzenia tego numeru, że jednak słowa Pana Jezusa z Ewangelii o jednak upomnieniu braterskim, no one jakby nie zostały w żaden sposób, nie wiem, zliftingowane, w żaden sposób ani nie straciły tutaj na aktualności. No dalej są. I teraz jak to robić i co za tym stoi, to nam przyświecało, kiedy tworzyliśmy ten numer, no bo w gruncie rzeczy nasi autorzy mówią, że jak zwracasz uwagę, to bierzesz odpowiedzialność. I to jest większy kłopot. Tak? Znaczy, że jeżeli chcesz sensownie zwrócić uwagę komuś, no to znaczy, że godzisz się trochę na to, że bierzesz też odpowiedzialność za niego. I z tym mamy kłopot, bo nam dość łatwo przychodzi wytykać komuś błędy i trochę, no to teraz sobie radź tym sam. To już tak generalnie to zrobiłeś to beznadziejnie, tak kolokwialnie mówiąc, ale radź sobie z tym sam. No i tu się rozpoczyna no coś, co można doczytać w lekturze. No właśnie, bo my, mam wrażenie, mówię my jako szerzej społeczeństwo, mamy taką tendencję, zresztą sam nie jestem od tego wolny, by absolutnie na wszystkim się znać. Od tego, jak działają szczepionki przeciwko pandemii, przez to, jakie powinniśmy mieć stopy procentowe w dobie kryzysu, po to, jak, kiedy i gdzie zakontraktować węgiel dla Polski, po mniejsze sprawy, bardzo intymne, bardzo gdzieś małe. No i tu przechodzimy płynnie do drugiego panelu tekstów i tematów. Czy nie jest trochę tak, że jedyną odpowiedzią na to wszystko, taką zdrową odpowiedzią jest wycofanie się, bo też ojciec przeprowadził wywiad z Michałem Szułdrzyńskim z Rzeczpospolitej, bardzo ciekawy, gdzie refleksja tego wywiadu, czy puenta jest taka, że najzdrowsi dzisiaj publicyści są gdzieś z dystansem patrzącym na rzeczywistość. To prawda, ale tak trochę też przekornie, to zachęcam do przeczytania tych tekstów, które traktują o robieniu sobie postu, nie tylko w Wielkim Poście, ale tak w ogóle w życiu. Bardzo się cieszę, że jeden z tekstów napisała dla miesięcznika Natalia Hatalska, która zajmuje się, czy jest założycielką Instytutu Badań nad Przyszłością i generalnie na nowych technologiach, to zjadła swoje życie i jest rzeczywiście specjalistką i człowiekiem, który, no, której trudno zarzucić, że ona tego nie używa. Jednocześnie pisze w tym swoim eseju, że nam nie jest potrzebny informacyjny detoks, tylko nam jest potrzebna zmiana przyzwyczajeń i nauczenie się świadomego korzystania, bo ona przeszła taką drogę od takiego zachwytu i łapania wszystkich możliwych nowości, wszystkich możliwych aplikacji przez takie utopienie się w tym, no i takie właśnie bardzo świadome wyratowanie. Więc nie rzecz tym, bo to jest trochę utopia, kiedy my tak sobie tutaj rozmawiamy, my to czujemy, że to tak świetnie brzmi, ale to jest w ogóle nierealne. To znaczy, że my się odetniemy
od internetu. Znaczy to jest niemożliwe. No nie jesteśmy w stanie od tego uciec. I nie dlatego, że powiemy sobie, że to zły, niedobry internet. Nie, on po prostu jest. Jest częścią naszej rzeczywistości i to, że chodzimy z telefonami, scrollujemy i patrzymy. Tylko chodzi o to, żeby robić to świadomie, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Brzmi to szalenie górnolotnie, no ale o tym i pisze Natalia Chatalska. Tak naprawdę w wyśmienitej rozmowie to super ojciec Maksymilian Nawara, benedyktyn, który bardzo się fachowo nazywa, on jest tak naprawdę kimś na kształt generała Dominikanów, chciałem powiedzieć, benedyktynów, który spraw na głowie ma mnóstwo i jednocześnie mówi, no świadomie są momenty, w których nie używam. Jednocześnie z całym poczuciem tego, że spraw, które mam na głowie jest mnóstwo, ale są bardzo świadome momenty, kiedy nie używam telefonów, kiedy robię sobie dni w tygodniu, kiedy nie używam internetu. No trudno, no tak jest, ale to chodzi o to, żebym ja świadomie tym życiem żył, a nie żeby to się przeżywało za mnie. Tak, tym bardziej, to że jest mam... wyzwanie, to mam nadzieję, że bo przy okazji wakacji, to jest trochę tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale myślę, że czasem przy okazji wakacji to my sobie zadajemy takie pytanie. Bo mamy trochę więcej czasu i jak już tam się wyleżymy na tej plaży albo tam się wychodzimy w tych górach, czy tam wyjeździmy na tych Mazurach, no to jest taki moment, kiedy no kurczę, no to czy by tak nie można było codziennie? No potem oczywiście mówimy sobie, nie, no codziennie to się tak nie da. No więc no my tak trochę przekornie mówimy, a może się da. No właśnie, bo mam wrażenie, że bardzo często sprowadzamy te dyskusje o smartfonach, komputerach i całym tym elektronicznym tałataństwie do tego, że bo młodzi to siedzą w tych telefonach, ale jak sobie zerknąłem ostatnio na choćby swoich rodziców... Ta rozmowa przypomina rozmowę starych boomerów to teraz. To prawda, ale to teraz przekornie będzie, że nie tylko ta młodzież siedzi w tych telefonach, bo jak zerknąłem sobie ostatnio na swoich rodziców, których długo trzeba było przekonywać, że w tym telefonie to nie czeka na nich samo zło i pułapki, no to siedzą, scrollują, włączają sobie filmiki, oglądają mecze, albo przynajmniej sprawdzają informacje, to mówię o swoim tacie, i wszystko to działa, mam wrażenie, na jeszcze większym poziomie, czasem większym niż u młodych, więc to nie jest tylko problem młodego pokolenia. Ale rzeczywiście, bo myślę, że no to by było bardzo krzywdzące, gdyby powiedzieć tylko, że to jest tam problem minus 15. Natomiast bardziej chodzi o to, że można się, no przepraszam, że jeszcze raz użyję, można się w tym utopić, tylko chodzi o to, żeby w tym pływać świadomie. I tak jak, no właśnie, bo często ten moment nieświadomości, od niego zaczęliśmy tą rozmowę, powoduje, że my wypuszczamy z siebie mnóstwo słów, które po prostu tak strzelamy jak z karabinu. A to chodzi o to, żeby po pierwsze zarówno świadomie ich używać w tym internecie, a jednocześnie no, żeby w ogóle świadomie go używać, tak, nie dać siebie w tym wszystkim wciągnąć. Bo te teksty, które my prezentujemy we w drodze, one trochę się odwołują do pewnych pragnień, które my mamy. Znaczy do takiego momentu, w którym mamy przesyt, czujemy, że coś trzeba zmienić, nie bardzo wiemy, jak się za to zabrać. No, mam nadzieję, że ta lektura no, trochę wakacyjnego, ale tak naprawdę na bardzo poważnego numeru w drodze może Państwu coś w tym pomóc. Więc my tam nie moralizujemy i nie mówimy, że jak nie wiem, jak się nie zejdzie poniżej 5 godzin używania telefonu, no to w ogóle to proszę się w ogóle na to nie zabierać. To w ogóle nie o to chodzi. Bo to ile kto używa, to są zupełnie inne historie. My nie mówimy tego z poczuciem takim, że my to już osiągnęliśmy. Właśnie nawet wspomniany tutaj ojciec Maksymilian Nawara z całą świadomością mówi, że ta droga uważności i takiego szukania ciszy to jest pewien długi proces, ale on nie jest niemożliwy. Znaczy każdy, to nie jest tak, że tylko zakonnicy i tylko ci, którzy tam przeszli jakąś drogą duchową. Nie, nieprawda. On mówi, nie, nie. Mówi ilość osób, które przyjeżdża na różnego rodzaju dni skupienia, rekolekcje u benedyktynów, mówi, no to są ludzie szalenie zaangażowani i oni doszli do takiego punktu, w którym mówią, no nie, no to się musi zmienić, bo nie wytrzymam. Albo reset, więc o tym albo jest zwariujemy. No właśnie, natomiast jeszcze jeden wątek, bo nowy numer w drodze otwiera bardzo też ważna i mocna rozmowa o tym, jak wygląda dzisiaj kwestia prześladowań chrześcijan na świecie. I znowu mam takie trochę wrażenie, może przekorne z tym razem z mojej strony, że jesteśmy do tego wszystkiego absolutnie przyzwyczajeni, że mnogość tych
obrazków trudnych, dramatycznych, czasem wręcz traumatycznych jest tak duża, że dzisiaj opowiadać o tym, jak wygląda prześladowanie chrześcijan na świecie, to opowiadać bardzo, bardzo trudno, a przy tym miesza nam się w ogóle kwestia prześladowań chrześcijan. Zostawiając na boku politykę, ale jak widzę, że w Polsce zbierane są podpisy w obronie chrześcijan, a czytam potem taki wywiad jak w drodze o prześladowaniu chrześcijan naprawdę, to znów coś mi tu zgrzyta. No więc dla mnie osobiście ta rozmowa z panem Tomaszem Zawalem z Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie była, nie ukrywam, ogromnym odkryciem, ponieważ on tłumaczy, że codziennie 300 milionów chrześcijan codziennie, nie 300 tysięcy, nie 300, nie 3 tysiące, tylko 300 milionów żyje w sytuacji, w której na przykład odbierane są im podstawowe prawa i wolności, którzy żyją w sytuacji obywateli drugiej kategorii. I no, jak się popatrzy po lekturze tego tekstu na sytuację w Polsce, no to właśnie dokładnie tak, jak pan mówi, no to może mieć takie poczucie, żebyśmy nie stracili miary problemu, bo u nas się nikogo nie prześladuje. No to, że się spieramy, to, że mamy różne zdania, to, że mamy różne opinie, to jest jedno, ale my się tu w ogóle nawet nie zbliżamy do tematu prześladowań. On pokazuje konkretne przykłady, czy z Afryki, czy z Bliskiego Wschodu, w których rzeczywiście no, jest się obywatelem pozbawionym na przykład opieki prawnej. I to, co dla nas jest oczywiste, że pójdzie się do lekarza, czy tego lekarza pomoc się otrzyma i ktoś tego nie otrzymuje, bo jest chrześcijaninem. Nie dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko że po prostu jest wyznawcą Chrystusa. No i to tak trochę, no mnie osobiście to urealnia chyba trochę naszą perspektywę. Urealnia w ogóle to, gdzie żyjemy. To tak. Prawda. Po więcej tekstów, wywiadów odsyłamy do sierpniowego W drodze z widelcami na okładce. Ojciec pewnie już mknie przygotowywać wrześniowy numer, więc nie zatrzymujemy. Roman Bielecki, dominikanin Poznań. Serdeczne pozdrowienia dla całej Wielkopolski. I wzajemnie dla państwa również dobrego dnia i dobrej lektury. Dobrego poranka życzy sponsor Lasy Państwowe. 7:09. To był twój